Drodzy widzowie, w zeszłym tygodniu w krystalizacji rozważaliśmy kwestię stosunku do zwykłych ludzi, do ludzi pracy, ze strony elit, ze strony szczególnie elit politycznych. Tego, jak tych zwykłych ludzi, tak zwanych zwykłych ludzi, sekuje się, wpędza w kompleksy, podbu podburza do niezadowolenia ze swojego pochodzenia społecznego, klasowego, aby oni sobie tą politykę odpuścili. No ale właśnie, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu. To musimy trochę powiedzieć o tym, kto w Polsce chce, komu zależy, żeby tak właśnie było, żeby zwykli ludzie za bardzo się do tej polityki nie dotykali, a bardziej korzystali z usług, bo tu też o różne usługi związane z tymi zawodami, z tymi kastami, jak też mówi sam tytuł dzisiejszej krystalizacji, chodzi. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Chodzi o to, że mamy od kilkudziesięciu lat no w teorii, socjologii, politologii. Do czynienia z takim pojęciem Professional Managerial Class, PMC. No takie dość jak widać anglosaskie, zachodnie pojęcie, ale posłużymy się nim, aby precyzyjnie wskazać źródło problemu i źródło wielu bolączek dzisiejszych Polaków i w ogóle ludzi żyjących pod wpływem świata zachodniego. PMC moglibyśmy porównać do tego, co jeszcze pod koniec PRL-u nazywano nomenklaturą. No Są to po prostu wolne zawody, są to prawnicy, lekarze, specjaliści, którzy kilkadziesiąt lat temu. Pod wpływem szczególnie zmian w ekonomice, w ekonomii zachodniej, szczególnie amerykańskiej, no, zaczęli odgrywać siłą rzeczy na rynku pracy coraz większą rolę, a wraz ze wzrostem ich znaczenia ekonomicznego, oczywiście, przyszło, przyszły też aspiracje polityczne. No i właśnie te klasy uprzywilejowane, niekoniecznie kapitaliści, ale różni specjaliści, osoby bez których. W mniemaniu wielu nie moglibyśmy normalnie funkcjonować, których odpływ z poszczególnych państw będących pod pręgierzem i naciskiem Zachodu, ich odpływ jest zawsze tak panicznie postrzegany przez różnego typu elity, media zachodnie i tak dalej. Mieliśmy z tym do czynienia, pokazując obrazowo chociażby, z odpływem części klasy informatyków z Białorusi po 20 roku, kiedy część z nich wyjechała do Polski, do innych państw. Wtedy właśnie ci tacy PMC wyjechali, część przynajmniej z nich i zostało to mocno rozdmuchane. No ale właśnie, kim oni w Polsce są? Jak wspomniałem, lekarze, prawnicy, można by powiedzieć też o informatykach, różne właśnie tu grupy specjalistów z tych nowych zawodów, z, z tej, takiego, takiego czwartego sektora ekonomicznego związanego z rewolucją przemysłową, informatyczną, usługową. No właśnie te grupy społeczne, niewątpliwie potrzebne, niewątpliwie przydatne, niewątpliwie niezbędne w wielu przypadkach, no ale właśnie, one w mojej opinii w świecie zachodnim odgrywają przesadnie dużą rolę i ich Wpływ na politykę jest ogromny, patrząc na badania socjologiczne, chociażby profesora Domańskiego, który badał te kwestie w Polsce, to właśnie oni często wypełniają demonstracje polityczne, oni utożsamiają się, noszą emblematy, dużo chętniej często wypowiadają się, no oczywiście w takim kierunku liberalnym czy, czy takim establishmentowym, wypowiadają się przy różnych okazjach na tematy polityczne, zajmują eksponowane stanowiska i w ich interesie jest to, aby zwykli ludzie, tak zwani zwykli ludzie, ta warstwa ludowa, żeby przychodzili do nich o prośbie, przychodzili do lekarza, prywatnie najlepiej, żeby przychodzili, załatwiać kwestie prawne przez nich, żeby to prawo było zawiłe, które oni też tworzą jednocześnie, yy, zajmując się nim arbitralnie, żeby trzeba było pewne sprawy załatwiać za ich pośrednictwem. No to też moglibyśmy rozwinąć całą w ogóle koncepcję tej elity kompradorskiej, która funkcjonuje w Polsce i która właśnie przez te różne grupy społeczne chce, aby cała transmisja tego wielkiego. Cudotwórczego, dobrobytu z zachodu, technologii, i tak dalej, metod pracy, żeby oni nam to maluczkim przekazywali i na tym korzystali. No ale właśnie po to rozmawiamy o tych tematach, żeby zrozumieć, że z jednej strony nie można być zakompleksionym wobec tych ludzi. Są oni niezbędni, są oni w wielu przypadkach potrzebni, ale ich wpływ na politykę jest moim zdaniem bardzo duży, wręcz za duży i nieproporcjonalny liczebnie w ramach demokracji, w której żyjemy tak? w której większość powinna decydować. Ich wpływ jest przesadnie duży no i musimy sobie też wziąć pod uwagę słowa, które płyną chociażby od liderów rozwoju technologicznego świata zachodniego, yy, gdzie wskazuje się, właściwie Microsoftów, Google'ów i tak dalej, nawet Musk, no potrafią zasugerować wprost, że tego typu zawody różne usługowe i tak dalej, informatyczne mogą w dobie AI, w dobie sztucznej inteligencji, jeśli ona się rozwinie, no często stracić rację bytu i w dużo większym stopniu będzie potrzebny wtedy dobry elektryk, hydraulik, murarz, brukarz i tak dalej, więc tutaj też z perspektywy czasu może się okazać, że te właśnie zwykłe ludzkie Ludowe zawody mogą mieć większe znaczenie, ale póki co musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma co mieć kompleksów wobec prawników, ani lekarzy, ani, ani jakichś tam urzędników. Trzeba korzystać z ich wiedzy merytorycznej, ale oddawać im państwo całkowicie i oddawać swój los całkowicie w ich ręce nie jest dobrze, ponieważ oni mają swoją perspektywę majątkową, oni mają swoją perspektywę grupową i często w polskim charakterze stosunków społecznych tworzą właśnie wspomniane i często często może nawet nadużywane w Polsce słowo, czyli właśnie kasty. To tyle w dzisiejszej krystalizacji. Widzimy się za tydzień. Polecam nasze materiały, szczególnie w środę na żywo, ale polecam także raport z frontów jutro i inne materiały na Wbrew Cenzurze. Pozdrawiam.